województwo małopolskie zabroniło, a raczej zabroni palenia w czymkolwiek, gdziekolwiek mieszkańcom województwa nie będzie można nawet pizzy w piecu opalanym drewnem upiec. Witajcie w kolejnym odcinku Dyletant Komentuje. Hej, ale to już dymu pełno. No pewnie przez to, że jest zima, bo jak jest zima, to musi być zimno, a jak jest zimno, to palić trzeba, na okrągło. Ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Ja palę przez cały czas, na okrągło. A jak już jesteśmy w tym mrocznym, dymnym temacie, który dokucza nam wszystkim tylko zimą, co ciekawe, to przenieśmy się do województwa małopolskiego, to jest to województwo skupione wokół Krakowa. Tam bowiem genialni rajcy wojewódzcy wymyślili, żeby od któregoś tam roku zabronić ludziom palenia w piecach. We wszystkich piecach. Palenia czymkolwiek. Bo ma być eko. Oczywiście pelikany to łyknęły, mówią hurra, wreszcie ktoś się za to wziął. Nikt jednak nie ruszył własną głową. To znaczy, że to łyknęły również lemingi. Problem jest następujący. Jest zimno, z kominów leci dym i zatruwa otoczenia. Ludzie chorują, muszą kupować leki. Jest drożej niż by wtedy, niż wyszłoby w sytuacji, kiedy paliliby zwykłym węglem albo ekologicznie gazem, albo ciepłem systemowym by się dogrzewali, ewentualnie prądem elektrycznym. Nikt nie pomyśli jednak o tym, że ogrzewanie piecem to jest konieczność. Ludzie mówią: palisz tymi brudnymi rzeczami, oszczędzasz, bo nie chcesz kupić węgla. Palisz śmieciami, palisz starymi rzeczami, szmatami. Teraz jest ci ciepło i zaoszczędziłeś, a później zachorujesz i będziesz musiał kupić leki. Bzdura. Palenie starymi meblami, szukanymi niekiedy nocy po śmietnikach, bo za dnia to tym ludziom jest wstyd. Palenie najtańszym węglem, który kopci jak cholera. Palenie śmieciami, kartonami. To jest konieczność życiowa, to nie jest hobby. Ci ludzie muszą palić tymi rzeczami, bo gdyby tymi rzeczami nie palili, to nie paliliby wcale. A palić trzeba, bo trzeba ogrzać mieszkanie, bo jak się dzieciom nie ogrzeje mieszkania, to przyjdzie Tuskowa biurwa z mopsu i powie: nie zaniedbujecie dzieci, zabieramy. Trzeba im zagotować jedzenie, trzeba im nagotować wodę do kąpania, trzeba zagrzać wodę, żeby było ciepło. To jest konieczność, to nie jest żadne hobby. Ci ludzie muszą palić, muszą dogrzewać, bo ich nie stać na zakup węgla. Pryć z tym argumentem! Choroba. Ci ludzie, ci sami ludzie, niekiedy nie wykupują recept wydanych przez lekarzy na okoliczność przeziębienia. Jeżeli nie kupują recept na kaszelek, na katar, to oczywistym jest, że jeżeli dziwnym trafem zachorują na tego raka, co nie wierzę, to też tych leków nie wykupią, więc to jest puste gadanie ludzi majętnych, którzy w ogóle nie myślą. Wylocha z tym argumentem. Druga rzecz. Ludzie mówią: możecie przecież wymienić ciepło na ekologiczne. Możecie się podłączyć do sieci, możecie palić gazem, prądem elektrycznym, a nawet panelami słonecznymi. Co za bzdura. Nikt chyba nie myśli, że ludzie, już nawet jeśli mają full kasy i dla hobby czystego palą w starym, rozlatującym się piecu kaflowym meblami, robią to dla hobby. Nikt chyba nie sądzi, że ci ludzie nagle przestawią się na inny tryb ogrzewania. Przecież to jest przede wszystkim spora inwestycja. Skąd ci ludzie mają na to wziąć? O, będą dofinansowania. Ile? 1000 zł, kiedy budowa systemu kosztuje 5, 6 albo i kilkanaście tysięcy? A tych ludzi nie stać na to, żeby kupić węgiel lepszego sortu? Wylocha z tym argumentem. Kolejna rzecz. W starych domach nie ma miejsca na inne ogrzewanie niż gaz, węgiel, piece. Stare kamienice projektowano tak, żeby przestrzeń współgrała z fizyką. Po prostu przewidziano te domy pod ogrzewanie piecami, przewidziano nieszczelności, przewidziano specjalnie przeciągi po domach, żeby się ludzie nie zaczadzali, żeby ciepło było zabierane od pieca i roznoszone po domu. Jeżeli w taki dom wstawi się kaloryferek, to ten kaloryferek niestety nie uciągnie, nie ogrzeje, tak jak powinien. Przykład, mój dom. Precz z tym argumentem! Kolejna rzecz. Smog w Krakowie na przykład, no bo oczywiście to jest domena Krakowa, za problem Krakowa, za który zapłaci całe województwo. Smog nie wynika z tego, że ludzie w zimą się ogrzewają, bo smog w Krakowie jest również latem. A smog w Krakowie przez cały rok jest dlatego, że po pierwsze,
jest tam w chuj samochodów i nikt nie raczy dupy przesadzić do komunikacji miejskiej, a że to jest problem wynikający z ruchu samochodów, to przyznały same władze Krakowa, które teraz przy określonym zanieczyszczeniu powietrza pozwalają jeździć nieodpłatnie komunikacją miejską, żeby mniej tych blachosmrodów jeździć. A więc to guzik prawda. Dziwa przyczyna smogu, a nie ludzie, którzy muszą się opalić i ogrzać. Po drugie, Kraków, szanowni ludzie, gdybyście nie wiedzieli, drodzy widzowie, ma problem ze smogiem przez cały rok i ten problem pojawił się ostatnio, to nie była... To ile Kraków ma lat? 20? Czy kilkaset? No chyba kilkaset. A ile lat się dusi? No chyba przez ostatnie 20 parę. Dlaczego? No bo na fali pięknej prywatyzacji, wielkiego wolnego rynku, made by Balcerowicz i reszta, zabudowano przestrzeń, która przez dawnych, być może nawet i średniowiecznych urbanistów była przewidziana do niezabudowania, miała być pusta na wieki. Dlaczego? Bo tymi przestrzeniami na obrzeżach i dalej miało płynąć powietrze do miasta. Kraków był duży i znacznie więcej osób niż obecnie paliło tam w piecach, żeby się ogrzać albo latem zagotować obiad. I problemu ze smogiem nie było. Dlaczego? Bo miasto było przewietrzane. Teraz nie jest. Deweloperzy zabudowali korytarze powietrzne tymi debilnymi, nowoczesnymi apartamentowcami i blokami. No i pojawił się problem z brakiem przewietrzania miasta. Oto prawdziwa przyczyna smogu. Ulala, a więc to kłamstwo! Mam nadzieję, że ktoś w trybie nadzoru uchyli debilną uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, bo ona krzywdzi tych, którzy są gucia winni. Radni powinni zabraniać, nałożyć ograniczenia po prostu w rejestrowaniu gratów na ulicach i tworzyć warunki do tego, żeby ten szrot z ulic znikał. Tworzyć warunki nawet do tego, żeby ludzie mogli godnie podróżować po mieście, po miastach, żeby nie musieli kupować samochodu, żeby po prostu stało się nieopłacalne albo zwyczajnie bez sensu. A jeżeli już chcecie, żeby ludzie przestali palić w piecach, bo wam się zdaje, że to oni paląc zimą trują was przez cały rok, to najpierw stwórzcie im warunki dogodnego zarabiania, żeby mogli zarobić na czystsze paliwo, na droższy węgiel, który nie kopci, albo żeby mogli sobie dogrzewać chałupy prądem elektrycznym, panelami słonecznymi albo ciepłem systemowym, bo teraz nie stać ich nawet na najtańszy niekiedy węgiel, a dzieci nakarmić trzeba i uśmiechnięte buźki ogrzać również im trzeba. Mam nadzieję, że ktoś ruszy rozumem. Ja tymczasem kończę, bo znowu się wkurwiłem, miał być wesoło, a nie jest.